poranek radia Tok FM. Wybory to wysiłek intelektualny, który nasi rodacy powinni wykonać, ale niestety nie wszyscy są w stanie to sprawić. Pokażmy widzi świat inaczej. Zapraszam Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza. Poranek radia Tok FM. Poniedziałek od 7 do 9. Z pewnością szykują się tam jacyś generałowie za jego plecami, nie pochają tam. Wojtek, utarga mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś wiemy, własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz w nas zestawienie najwięcej elementów, połączysz tym telewizję. Wojtek i Ireneusz polecają, a kiedy w zestawie taniej aż do 10%, na przykład szczoteczka Oral-B, kolarka, depilator Braun, zeznaje taniej o 114 zł. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsze jest świeżość. O to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim co pięknie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Idealny do sałatek pomidory koktajlowe 1,77 za 250 gram. Złoty 76, a egzotyczne sałatki w hotelarii. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z mszyk miałko jedna, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. Dzięki nim możliwe jest wcześniejsze wykrycie i diagnostyka chorób. Pozytywum oszczędź sumie nerwów. Na wdrożenie nam odpowiedniej terapii oraz odpowiedniej diety. Ważne również takie badania są przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi czy stomatologicznymi. One określają nam, czy możemy podać przywagę kuleniu, czy ewentualnie przed nieczuleniem wdrożyć odpowiednią terapię. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Berman King. Berman, bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Memory Pro na wrzesień 2013. To jest szczególnie ważne u zwierząt, które wchodzą w wiek seniora, którzy powyżej 7 lub 8 roku życia, ponieważ u nich częściej diagnozujemy choroby metaboliczne, jak niewydolność wątroby, niewydolność nerek, problemy hormonalne. Bezpłatna dostawa do ponad 4000 elektromarketów. Łączamy w czasie rozwoju chorób wewnętrznych zwierzęta bardzo często nie dają właścicielom sygnału, że coś jest nie w porządku. Zazwyczaj zaczynamy się martwić w momencie, kiedy mechanizm kompensacyjny organizmu już nie daje rady. Czyli nasilają się bardzo objawy typu biegunka, wymioty, stędze. Zauważamy, że zwierzę znacznie więcej pije, znacznie więcej je. U kotów powyżej 7 roku życia może wystąpić nadczynność tarczycy. Jest to choroba, do której też właściciele się przyzwyczajają, ponieważ dopiero przy wizycie u lekarza weterynarii pokazujemy, co jest nie tak. Nadczynność tarczycy u kotów może objawiać się zmożonym apetytem. Premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że Fidel Castro był legendarnym rewolucjonistą i mówcą, który znacząco poprawił system edukacji i opieki zdrowotnej na Kubie. Przypomniał, że Castro był przyjacielem jego ojca, a mój ojciec z dumą nazywał go swoim przyjacielem. Po jego śmierci miałem okazję sam spotkać Fidela, dodał Trudeau. Dziś rano kubańska telewizja podała informację o śmierci kubańskiego przywódcy. Kandydatka Partii Zielonych w wyborach prezydenckich Jill Stein złożyła wniosek o przeliczenie głosów oddanych w wyborach prezydenckich w stanie Wisconsin. Zapowiedziała też, że zwróci się o to samo w Stanach Michigan i Pensylwania. W tych trzech stanach, zdaniem niektórych ekspertów, mogło dojść do ataków hakerów na system głosowania. Wzmocnienia pozycji adwokatury chce nowy prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela, nowego prezesa Rady wybrał wczoraj obradujący w Krakowie Krajowy Zjazd Adwokatury. Trela chce stworzyć samorząd adwokacki, który będzie ułatwiał wykonywanie zawodu adwokata. Czy to u psa, czy u kota, jest chęć oddawania mocy w różnych miejscach. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest oddawanie mocy w małych ilościach.
czuję się wtedy zaniepokojony. On próbuje nam pokazać, że jest z nim coś nie tak. Z takimi objawami również powinniśmy się pokazać u lekarza weterynarii. Kolejnym objawem, z jakim powinniśmy się zgłosić do lekarza weterynarii, są objawy związane ze skórą. Jeśli zauważymy u naszego zwierzaka silny świąt, że ta skóra i sierść u niego jest matowa, występuje łupież, robią się wyłysienia, albo zmiany barwnikowe na skórze, powinniśmy pojawić się również u lekarza weterynarii. Pojawia się pojęcie dzięki wykonywaniu kontrolnych badań krwi u psa, kota, możemy wydłużyć jego życie. Ludzie zadają sobie pytanie, oczywiście, że tak, ponieważ takie systematyczne badanie zwierząt, pozwala wykryć nam choroby metaboliczne w pewnych narządach, wątroba, nerki czy problemy hormonalne. Dzięki nim jesteśmy w stanie wdrożyć odpowiednie leczenie oraz odpowiednią dietę. Ale potrafią też powiedzieć, a skąd w nim tyle zła? W mniejszej aglomeracji miejscowa chciałabym wykonać profilaktyczne badania. To co powinnam zrobić? Gdzie powinnam się udać? Ale ludzie upraszczają. Tak naprawdę to się powinien zrobić taki zaprosiciel zwierzęcia, to lekarza weterynarii, który dobierze odpowiednie badanie i skontaktuje się z laboratorium, żeby ten materiał został przesłany. Tak naprawdę to, że ktoś nie mieszka w małej aglomeracji, nie determinuje tego, że nie może wykonać danych badań, bo serwis, jaki starczy laboratorium, dociera do całej Polski i dzięki szybkiej współpracy z firmami kurierskimi materiał jest u nas w ciągu 24 godzin i podstawowe badania są już tego samego dnia, właściwie dostajesz wyniki. Także jest to bardzo szybko, natomiast na badania specjalistyczne trzeba niestety poczekać, ale to też staramy się robić to jak najszybciej, maksymalnie do 3-5 dni roboty. My musimy uczyć dzieci, pani doktor, czy możliwe są takie emocji proszcze, w sposób akceptowany społecznie? Jak najbardziej tak. Są takie sposoby, którymi dziecko może wyładować złość. Mamy takie dwa okresy aktywności kleszczy. Jest to sezon wiosenny i sezon jesienny. Niestety większość właścicieli zapomina o tym sezonie jesiennym. Nie wiem czemu, tak na dobrą sprawę, ale chyba myli ich to, że nagle robi się chłodno. Jak robi się chłodno, to oczywiście owady, pasożyty przestają funkcjonować. Niestety nie dotyczy to kleszczy. Kleszcze powinniśmy zabezpieczać nasze zwierzaki przeciwko kleszczom przez cały rok. Niedobrego. Jeśli ale może być agresja bez czucia złości. Ale po siebie kleszcza, to co powinnam zrobić? Przede wszystkim tak, usunąć tego kleszcza. Są takie specjalne przyrządy do usuwania kleszczy. Kleszcza powinniśmy wykręcać. Tak powiem, na filmie. I mamy możliwość dzięki dostępności badań w laboratorium na badanie tego kleszcza. Możemy zbadać go w kierunku boreliozy, możemy zbadać go w kierunku odpoczkowego zapalenia mózgu oraz na obecność pasożyta babeczki. Tego dziecka. Są dzieci, trzeba po prostu takiego kleszcza odpowiednio zapakować i zanieść do lekarza weterynaryjnej, która przekaże to agresja wymierzona w to, żeby nie wynikała ona właśnie tak, jak pani powiedziała, ze złości. Jak najbardziej wykonujemy badania kleszcza w kierunku tych wszystkich chorób, o których powiedziała pani doktor przed chwilą. Że to jest pierwsza nasza reakcja. On nie pomyślał, prawda? On gdyby pomyślał, to pewnie by nie uderzył. Chyba, że chorób, które mogą być przeniesione przez kleszcze, bo tutaj możemy bezpośrednio zbadać kleszcza po jego usunięciu z ciała zwierzaka. Natomiast, żeby stwierdzić innymi metodami, czy dana choroba się rozwija, no to musimy poczekać do wystąpienia objawów, czyli tak naprawdę to jest wypowiedzi 3-4 tygodnie, to jest najkrócej, kiedy coś zaczyna się dziać ze zwierzakiem. W przypadku, gdy zbadamy takiego kleszcza,
albo czy ktoś się wepchnął do kolejki przez ciebie. Mamy możliwość obserwowania, czy dana choroba się rozwija i wcześniejszej interwencji. Są oczywiście dzieci, które nie mogą, nie mają takiej możliwości, żeby zrobić stop i pomyśleć i dopiero zareagować. Wtedy te dzieci uderzą. I z tym dzieciom jest bardzo trudno. Są też takie dzieci, które uderzą nie dlatego, że nie potrafią się zatrzymać i pomyśleć, tylko dlatego, że nawet jak pomyślą, to nie mają narzędzi i nie wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji. Święto, ale to jest maksymalnie 3 musimy te dni dzieci, które nie potrafią się zatrzymać, próbować uczyć, że najpierw stop, zatrzymaj się, pomyśl, dopiero zareaguj. To jest też istotne. I co jest istotne, takiego kleszcza można też badać, które mają takie możliwości hamowania, mówimy, że mają zwierząt, ale również dojrzalsze płaty czołowe, potrafią o tej chorobie, która mają taką możliwość, że pomyślą przed zachowaniem, się w jakiś sposób. To tym dzieciom, te dzieci trzeba uczyć, jak się mają zachować, co mają zrobić, co mają powiedzieć. Z ciała zwierzaka no i to jest rola dorosłych. Ale dobrze, jak ma wyglądać ta nauka? Jak zgnieceniu w czasie przewożenia? No, bo to jest tak jeśli chodzi o dzieci, które właśnie potrafią się zatrzymać, to uczymy je zachowania asertywnych. Nie? Zamiast agresji używają. Trudno jest zachęcić opiekunów do wykonania asertywnie. Powiedz temu drugiemu dziecku, że nie życzę, żeby się wpłynął przed ciebie. Z roku na rok świadomość właścicieli naszych i jeżeli powiesz to dostatecznie zdecydowanym głosem, i jeżeli to drugie dziecko poczuje, że staramy się zawsze na, to na to nie będziesz pozwalał, to następnym razem się nie wypchnie przed ciebie do kolejki, a może nawet tym razem wycofa się na koniec. Mówić, jak to jest ważne. I w Akademickim Centrum Psychoterapii dzięki takim badaniom, Uniwersytecie SWPS dużo wcześniej prowadzimy choroby, grupy dla dzieci, których jeszcze nie wiemy, ponieważ zwierzak jeszcze nie daje nam różnych powodów. Z zachowaniem odpowiednim w sytuacjach społecznych. I między innymi dużo bardzo często poświęcamy na to, żeby odgrywać takie scenki, w których jedno dziecko robi drugiemu coś złego, a to pierwsze musi na to jakoś zareagować w sposób odpowiedni. I to trzeba ćwiczyć. Dokładnie. Potrafią pokazać ząbki, pazurki. Nie zautomatyzuje. Nie jest to proste. To nie zastosuje tego w tej trudnej sytuacji, kiedy naprawdę złość boją się przyjść. No i tak się tego uczymy. A teraz, jeżeli mamy dziecko i lekarz weterynarii jest w stanie sobie z takim pacjentem podejść. Zachęcamy do przychodzenia z kotami, nawet najbardziej wymagającymi na takie kontrolne badanie, bo oprócz tutaj badania krwi warto też sprawdzić stan uzębienia, stan skóry, tak? Rozmowa z nami pokazuje pewne rzeczy, których często, mówią, dzisiejsze nasze spotkanie dobiega końca. Zanim ja dziękuję moim zrobię to ekspertom, ja już, pani doktor Julicie Miesiąc, to ja już to zrobiłem. Panu doktorowi one mają duże poczucie winy związane dziękuję z tym, że się w ten sposób zachęcam do przyjrzenia się naszym no pierwsza rzecz to jest taka, że ponieważ one żałują tego, że tak zrobiły, no to dosyć łatwo je przekonać o tym, że warto jest przeprosić. Trzeba je uczyć sprawdzić, czy te tego, symptomy nie są zwiastunem choroby. Żeby wiedziały, kiedy robią źle i umiały przeprosić. A druga rzecz to warto jest niestety jest musimy 16:30, tak modyfikować otoczenie tych dzieci, papież Franciszek żeby one miały mało okazji do takiego zachowania. I tutaj rola dorosłych, żeby tak, wystosował do jego takie brata warunki Raula, im stworzyć, szefa państwa. Żeby one składa kondolencje rodzinie zmarłego dostojnika, jak nie nazywa dawać kubańskiego przywódcę, takiego, a także władzom oraz narodowi tego umiłowanego kraju, który powierza w stawienniku Matki Bożej Miłości Wiernej ze spektrum autyzmu, to znaczy te Franciszek dzieci, które spotkał się z Fidelem Castro podczas mogą chodzić do normalnie, nie mają autyzmu w takim
we wrześniu 2015 roku odwiedził byłego dyktatora w jego prywatnej rezydencji, a rozmowa, jak wspomina jej świadek, był watykański rzecznik, ksiądz Federico Lombardi, dotyczyła spraw ostatecznych. Tak jak od Benedykta XVI Castro otrzymał od Franciszka szereg książek, o które prosił Marek Lenert, Polskie Radio. Już po raz 20 radomscy wolontariusze prowadzą świąteczną zbiórkę artykułów spożywczych, weekendową akcję koordynuje Bank Żywności. Klienci z 140 sklepów w mieście i w regionie mają szansę wesprzeć potrzebujących. Dla jednych gest ma wartość zaledwie kilku złotych, dla innych jest bezcenny. Dzięki niemu przed Bożym Narodzeniem dla do najuboższych czy samotnych trafią konserwy, mąka, cukier czy słodycze. Zbiórkę prowadzi 4000 wolontariuszy, powiedziała Anna Głogowska z Radomskiego Banku Żywności. Chcemy, żeby te dary zebrane teraz były dla ludzi samotnych, biednych, tym kroczkiem nadziei i dowodem, że pamiętamy o tym zaganianym, zapędzanym świecie. W ubiegłym roku zebrano i przekazano potrzebującym prawie 24 tony żywności. Pod patronatem arcybiskupa Henryka Hozera eksperci dyskutują w Warszawie na temat sposobu ratowania dziecka i matki w przypadku trudnych ciąż. Trudna ciąża od lęku do nadziei to trzecia konferencja naukowa z cyklu Wkręgu Nauki organizowana w Wyższym Seminarium Duchownym w Diecezji Warszawsko-Praskiej. Arcybiskup Henryk Hozer podkreślił, że eksperci chcą pokazać, że nawet w trudnych sytuacjach kobieta nie jest sama. Chcemy, żeby te sytuacje ciężkie wydawałoby się beznadziejne, były przekształcone w perspektywę życia, która pozwala stawić czoła trudnym sytuacjom. W gronie prelegentów są lekarze i etycy i wyjaśniają m.in. metody terapii nowotworowej w ciąży, problem zaburzeń genetycznych oraz oznaczenie in vitro ochrony zdrowia dziecka i matki. Z 27 minut pozostało do godziny 17. Gość Polskiego Radia 24. Dziś przypada dzień pamięci ofiar wielkiego głodu i represji politycznych. Wielki głód z lat 1932-1933 na Ukrainie. To jedna z największych tragedii w historii XX wieku. Dlaczego do niej doszło i jakie były jej konsekwencje? O tym wszystkim porozmawiamy przez najbliższe minuty. A gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Robert Kuśnierz, salutolog Zakładu Studiów Wschodnich Akademii Pomorskich. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, jak to jest możliwe, że spichlerz Europy, jak określano Ukrainę, stał się areną takiej katastrofy? No właśnie, to ten miał tutaj powiedzieć, że w XX wieku w Związku Sowieckim miał miejsce głód trzykrotnie. W latach 20-30 i ten właśnie głód z lat 30 był całkowicie sztuczny. Znacznie spowodowała go susza, wojna, żaden kataklizm. Tylko doprowadziły to do tego, do tej straszliwej tragedii działania ludzkie, w tym przypadku Stalina i jego najbliższych współpracowników. Bezpośrednią przyczyną głodu było bezwzględne realizowanie kontyngentów nierealnych, które były na Rzecz Ukraińską nałożone. Ale dlaczego one były nierealne? Dlatego, że trzeba mieć tutaj w pamięci, trzeba cały czas zdawać sobie sprawę, w jakiej sytuacji znajdowała się wieś ukraińska, zresztą nie tylko ukraińska, ale sowiecka w przededniu Wielkiego Głodu. Także pamiętajmy, że w roku 1929 rozpoczyna się kooptizacja rolnictwa. Kooptizacja polegała na likwidowaniu gospodarstw indywidualnych i stworzeniu w ich miejsce kołchozów i sowchozów. Kołchozy to były gospodarstwa spółdzielcze, kolektywy inaczej, a sowchozy to były gospodarstwa państwowe. I miała to być taka recepta Stalina na uzdrowienie sytuacji w rolnictwie. Oczywiście uzdrowienie z jego perspektywy, czyli z perspektywy Kremla. Do 1929 roku pojawiały się w państwie sowieckim notoryczne problemy ze skupem zboża. One wynikały z tego, że państwo oferowało bardzo niskie ceny skupu. Na przykład w roku 30 cena kwintala wynosiła w państwowym punkcie skupu ponad 8 rubli. Natomiast
na rynku wolnym czy prywatnym, chłop mógł uzyskać 36 znaczy, że to torturowało. Czterokrotnie powyżej, ale, czy przeszło czterokrotnie to, więcej, robią więc rachunek był prosty. I o ile różnie, przed rokiem 1929 starano się załagodzić, wygasić ten problem zbożowy metodami gospodarczymi, czyli po prostu podwyższano cenę skupu, bo w roku 1929 sytuacja uległa radykalnej zmianie. Stalin stwierdził, że nawet dosłownie to powiedział, że państwo nie ma zamiaru tracić pieniądze na dofinansowanie rolnictwa, więc podjęta została decyzja o kolektywizacji, która jego mniemanie miała. Przypominam, że punktem wyjścia jest wywiad dzisiejszych wysokich obcasach. Agnieszka Jucewicz rozmawia z naszym gościem, panią Barbarą Arską-Karłowską, psychologiem. Nie utrzymywali praktycznie nic. No i poza tym, na zebranie zboża z jednego kołchozu było zdecydowanie prostsze i łatwiejsze, aniżeli z wielu rozdrobnionych gospodarstw indywidualnych. A tak dzisiaj... Jeszcze jedna rzecz chciałem tutaj powiedzieć, że rok 29 to jest rok, kiedy Stalin staje się jednowładcą Związku Sowieckiego. On pokonuje ostatni swoich realnych przeszłym przeciwników. Ja mówię tutaj głównie o Mikołaju Bucharynie. I Stalin może już samodzielnie rządzić. Znaczy nie może się, znaczy tak rządzić samodzielnie, tak? Ale musiał się liczyć ze sprzeciwem wcześniej Zinowiewa, Kamieniewa, jeszcze wcześniej z Trockim, wcześniej z Bucharynem. Natomiast w roku 29 podejmuje decyzję jeszcze tutaj tak kończę ten wątek. Chciałem tylko powiedzieć, że jak ważne było zboże dla reżimu. Zboże było nie tylko istotne z punktu widzenia zapotrzebowania miast, armii czerwonych, miast naszych robotników, młodego proletariatu, ale także był to jedynie w zasadzie pełnowartościowy produkt eksportowy Sowietów, za który bolszewicy mogli otrzymywać realną walutę. Bo pamiętajmy, że w roku 1939 oprócz mobilizacji rozpoczyna się także inna duża kampania, kampania industrializacji. A żeby zindustrializować ten rolniczy jednak kraj, jakim był Związek Sowiecki, potrzeba było dużo pieniędzy. Tak? Trzeba było opłacić zagranicznych ekspertów, wysoko kwalifikowaną kadrę, należało kupić maszyny przemysłowe, technologię, to wszystko kosztowało. Więc za bezwartościowe sowieckie ruble nie dało się to wykupić, wobec tego potrzebne były pieniądze. I to jest, że kolektywizacja miała w dużym stopniu finansować po prostu przemysłowienie kraju. A czy to wydaje się, że ta kolektywizacja miała finansować rozwój armii czerwonej, taka dostała się ona najbardziej armią na świecie? Tak, znaczy w dalszej perspektywie. Na pewno można takie wnioski wysunąć do tego, że przemysłowienie to tak mówi nie tylko o budowaniu nowych fabryk, ale pamiętajmy, że fabryk, które produkowały na przykład traktory, mogły bardzo szybko przekształcić swoją produkcję na produkowanie na przykład czołgów. Zresztą fakty na zagraniczne wywiady czasami zaś informowały. Ale tutaj ja bym, jeśli mówimy o tym głosie na razie, wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Trzeba wkładki męskie, dynament, masz kontrolę. Po aptece z papi medycznym lub zamów próbkę na dynament.pl. Czyli mamy tutaj rodzinę kolektywizacji, to tylko zadanie. Po się wymieni, suficie odmaluje. A ty przy tym wszystkim taka spokojna? Prawa no wiesz, te tabletki uspokajające, które mi poleciłaś. Bogatych komunistów bardzo wiły, znaczy to bogactwo, że tutaj po prostu zostało zdobyte na wyzyskiwaniu innych. Więc potem w kołchozy bolszewicy pożyli oczywiście odbierając wcześniejszą ziemię czy inwentarz żywych marty od tych bogatszych, zamożniejszych ludzi. Ci bogatsi zostali albo rozstrzelani, albo deportowani do Kazachstanu albo na Sybir. Ewentualnie również te deportacje, które odbywały się w ramach samej Ukrainy. I teraz ta kolektywizacja, która trwała od 1929 roku, doprowadziła do chaosu, bałaganu, ruiny.
40 sernie szpiclerowskich. Premier hiszpańskiego rządu Mariano Rajoy złożył kondolencje kubańskim władzom z powodu śmierci byłego przywódcy tego kraju Fidela Castro, nazywając go postacią o historycznym znaczeniu. Z kolei w komunikacie hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych czytamy, że Castro był punktem zwrotnym dla rozwoju kraju i miał wielki wpływ na cały region. W Portugalii natomiast media komentują, że El Comandante był skuteczny w zdobywaniu władzy, ale słaby w zarządzaniu krajem. Kubański przywódca zmarł wczoraj wieczorem w wieku 90 lat. Ulicą Piotrkowską w Łodzi przeszedł marsz poparcia dla prezydenta miasta Hanny Zdanowskiej Gorzowska. Prokuratura postawiła zarzuty związane z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytów. Marsz zorganizowano w ramach trwającej od tygodnia akcji Chórem za Hanką. W jej ramach na portalach społecznościowych mieszkańcy Łodzi wyrażają poparcie dla Zdanowskiej po przedstawieniu jej zarzutów przez prokuraturę. Szwedka ocenia, że telefony po raz drugi zostały. Albo imię, albo to powinno być imię i numer, a nie to, że znika numer znika, stanowiska suka. Radio Koncika. U nas na żywo. To na żywo. U nas tutaj nic nie wybieramy, nie przebieramy. Proszę Państwa, i dlatego to jest prawdziwe, optymalne. Zapraszamy do Świadków Jehowy. Jest Słowo Boże, jest Biblia. A nic więcej nie potrzeba. Żadne filmy, żadne książki, bo to tylko oszustwo.